Okej, witam wszystkich w Anatomii Klatki, część druga. Dzisiaj jest z nami Wiktor, który został obrabowany już z prawej ręki i z obu nóg. No, na potrzeby filmu właśnie w ten sposób został upośledzony trochę. Jego druga ręka w każdym razie przyda nam się na później, także myślę, że się nie obraził. Dzisiaj z pomocą Wiktora pokażę Wam dużo więcej niż to było w części pierwszej. Zaczniemy od samej anatomii i biomechaniki, bo to było bardzo okrojone w części pierwszej. Także oczywiście jakie są włókna, jak one przebiegają, jakie są funkcje ich oczywiście też. Następnie wyjaśnimy dokładnie, jak to działa, że ściąganie łopatek powoduje, że wyciskamy lepiej, bo generalnie niby to wiemy, ale dzisiaj wytłumaczę Wam dokładnie, czemu tak się dzieje. Punkt numer dwa to będzie punkt, na który czeka pewnie 90% z Was, którzy odpaliliście film, czyli które wyciskanie dla kogo, i właśnie w tym punkcie wyjaśnimy sobie, kiedy wąsko, kiedy szeroko i dlaczego. Następnie sprawdzimy, czy rozpiętki na dolnym wyciągu rzeczywiście są fajną opcją, jeśli chodzi o trening klaty. I na sam koniec zrobimy coś podobnego, co było w bicepsie, czyli właśnie naniosę Wam na wykres zestawienie ćwiczeń i wyjaśnię, czemu takie zestawienie byłoby idealne według właśnie wykresu kątowo-momentowego. Startujemy. Ok, to będą nasze włókna klatki piersiowej, także taki bardzo uproszczony model, powiedzmy, tych mięśni. No i generalnie zajmiemy się najpierw, tak jak mówiłem, anatomią, czyli pokażemy gdzie, co i jak. Mówi się, że mamy trzy, można powiedzieć, aktony klatki, trzy takie podziały włókien, co nie do końca też jest prawdą i zaraz wyjaśnię właśnie, o co chodzi. No więc przyczep dalszy mamy na kości ramiennej, gdzieś w tym obszarze, i przyczepy początkowe naszych mięśni klatki piersiowej są na takim bardzo dużym wachlarzu. Tutaj praktycznie po całej naszej klatce piersiowej te przyczepy są porozmieszczane. I tak jak mówiłem, mówi się o górze klatki, środku i dole, a tak naprawdę jest tylko góra i dół tej klatki piersiowej, ponieważ mamy włókna tak zwane obojczykowe, czyli wszystkie te, które przyczepiają się nam od kości ramiennej do obojczyka, czyli wszystkie, które znajdują się tutaj. I mamy całą resztę, czyli wszystkie te, które przyczepiają się do mostka i tutaj jeszcze wchodzą na żebra. Są to tak zwane włókna mostkowo-żebrowe. I to będzie nasz tak zwany dół klatki, czyli wszystkie te włókna, które przyczepiają się tu i schodzą aż tutaj właśnie na te początkowe dolne żebra. Jeszcze się zdarza, co nie jest regułą, ale oczywiście zdarza się, że są takie włókna, które nazywają się włóknami brzusznymi. I one właśnie przebiegają tędy. Przyczep początkowy mają właśnie na końcu mięśni brzucha, mięśni prostych brzucha. I to jest tak, że czasami widać taki dodatkowy mięsień jakby pod klatką piersiową. To są właśnie włókna brzuszne. Można powiedzieć, że taki trzeci ukryty akton klatki piersiowej. Oczywiście nie będziemy się na nim skupiać, bo raz, że nie zawsze on występuje, a dwa, nie ma jakichś interesujących nas funkcji. No i tak jak mówiłem, z całego tego wachlarza wszystkie włókna klatki przyczepiają się w jednym miejscu na kości ramiennej i od razu na wstępie filmu dodamy, że umówmy się, że środek klatki nie istnieje, bo zarówno ta część tego włókna, jak i ta odpowiada za ten sam ruch, czyli to już przejdziemy do podpunktu drugiego tego pierwszego punktu, czyli funkcję klatki piersiowej. No i okej, przechodzimy do funkcji. Pierwszą taką bardzo złożoną funkcją tych mięśni klatki piersiowej jest, nazwijmy to oczywiście potocznie, wyciskanie. Jest to taki złożony ruch ramienia, gdzie dochodzimy do pełnego wyprostu w łokciu i oczywiście poza klatką wspomaga tutaj przedni akton mięśnia ramiennego i triceps. Drugą funkcją jest to, co nazywamy rozpiętkami, czyli przywodzenie, coś się blokuje, kość ramienna, dobra, zrobimy rotację zewnętrzną, żeby było bezpieczniej. Przywodzenie poziome, czyli taki ruch, tak zwana właśnie rozpiętka. I tutaj oczywiście
poza klatką bardzo nam wspomaga ten ruch. Wiktor nie może ustać. Bardzo nam wspomaga ten ruch oczywiście biceps. Również mamy, mam nadzieję, że to widać, przywodzenie też pionowe, czyli to będzie taki ruch bokiem do ciała. Odwrotność wznosów bokiem, można powiedzieć. I tutaj poza klatką, klatkę będzie wspomagał bardzo mocno najszerszy grzbietu w takim ruchu. I jako, że wszystkie włókna naszej klatki przyczepiają się właśnie do kości ramiennej dokładnie w tym miejscu, gdzie pokazywałem, to również te włókna będą rotowały. Mam nadzieję, że to może jak podejdę. Będą te włókna, rotowały kość ramienną do środka. Tu chyba będzie fajnie to widać w ten sposób, ok? Jeśli ten mięsień się skraca, rotujemy do wewnątrz. To właśnie było w części pierwszej anatomii klatki, gdzie tłumaczyłem, że klatka jest rotatorem wewnętrznym. Tak jak widzicie teraz, mięsień skracając się rotuje też wewnętrznie. Także to jest dodatkowa funkcja klatki, którą warto uwzględniać w treningu. No i dodatkowo przez to, że właśnie mamy tą górę klatki i dół klatki, to również jako, że te włókna z obojczyka są przyczepione pod takim kątem 45 stopni, to jeśli ten mięsień się tutaj skraca, to będzie nam ramię zginał, czyli będzie wspomagał przedni akton naramiennego właśnie w unoszeniu ramienia i dół klatki będzie prostował nasze ramię, czyli za powrócenie ramienia do pozycji spoczynkowej będzie odpowiadał dół klatki. Także jeszcze raz bez Wiktora, tym razem już pokażę wyciskanie, to będzie pierwsza funkcja klatki, poziome przywodzenie, pionowe przywodzenie, rotacja wewnętrzna, zginanie ramienia i prostowanie ramienia. To będą wszystkie funkcje klatki, które nas interesują w treningu. I jeszcze dodajmy do tego na sam koniec, że klatka jest również mięśniem wspomagającym oddychanie. I to można zaobserwować fajnie, kiedy jesteśmy naprawdę wycieńczeni po jakimś biegu. To często jest tak, że opieramy się, dysząc. I właśnie działa to na takiej zasadzie, że wtedy mięśnie piersiowe mogą być dużo mocniej aktywowane i one wspomagają nas w tym oddychaniu, kiedy jesteśmy właśnie na takim skrajnym deficycie tlenowym i naprawdę potrzebujemy wszystkich mięśni, żeby nadrobić ten wydychany tlen w czasie bardzo dużego wysiłku tlenowego. No i dobra, przechodzimy do punktu numer 2. Kładziemy Wiktora tutaj na nasz bench, to będzie nasza ławeczka i pokażę Wam, jak właśnie to ściąganie łopatki poprawia zdolności naszej klatki do wyciskania leżąc. Jedziemy. No dobra, Wiktor leży gotowy do wyciskania. Niestety budżet nie pozwolił nam na taki szkielet, w którym byłaby też ruchoma łopatka, bo to już jest to są już takie naprawdę skomplikowane szkielety. No i niestety nie stać nas było, ale nie umniejszając Wiktorowi, zdecydowanie on nam wystarczy. I właśnie dzięki temu, że trochę go zepsułem na chwilę, to będziemy w stanie pokazać, o co chodzi. Także wyobraźmy sobie, że ta kość ramienna jest cały czas przyczepiona do kompleksu barkowego. I tutaj zaznaczam, bo bardzo kuje w uszy, kiedy się słyszy staw barkowy. Nie istnieje coś takiego jak staw barkowy. Mamy staw ramienny, mamy staw barkowo-obojczykowy, mamy masę innych stawów, ale jest kompleks barkowy, nie ma stawu barkowego. Stawem barkowym z reguły jest nazywany staw ramienny, czyli właśnie ten, z którego wyciągnąłem łapy Wiktora. W każdym razie, poruszając teraz tą głową kości ramiennej, będę zakładał, że poruszam też całym kompleksem barkowym, czyli również porusza się obojczyk, również porusza się cała ta łopatka. To jest kompleks barkowy. Założymy sobie tą kość ramienną tak trochę na przypale. To będzie mniej więcej nasza pozycja początkowa do
wyciskania. I teraz Wiktor akurat nie ma ściągniętych łopatek, on ma łopatki bardzo luźno puszczone, czyli coś, czego nie chcielibyśmy mieć przy wyciskaniu. Teraz pozwolę sobie położyć mu rękę tak trochę niezbyt do kamery odpowiednio, ale to już tam mniejsza. On nie ma jakichś przeciwwskazań z tego, co widzę. Dobra, teraz jeśli ta kość ramienna, jeśli głowa kości ramiennej cały czas znajdowałaby się na tej wysokości, to załóżmy, że to jest odzwierciedlenie naszych włókien klatki piersiowej. Są przyczepione właśnie do mostka i tutaj do kości ramiennej. Kiedy jesteśmy tak, jest ok moment mięśniowy, jest ok praca klatki piersiowej. Oczywiście tutaj nie jest super bezpiecznie, ale jeśli chodzi o samą pracę mięśni, to jest po prostu ok. Ale teraz zobaczmy, gdybyśmy właśnie ściągnęli łopatkę, czyli całą tą strukturę przesunęli dużo, dużo niżej i teraz ta głowa kości ramiennej znajduje się tutaj, a ten mięsień mamy, widzicie, teraz jest praktycznie na maksa naprężony. Czyli dzięki temu, że cofnęliśmy łopatki, ściągnęliśmy je i trzymamy cały czas, to mamy dużo większą pasywną siłę w tym mięśniu, bo jeszcze mocniej się on rozciągnie. Także na początku mieliśmy tutaj, ok, leciutko, nawet nie jest teraz naprężona ta głowa. Teraz ściągamy łopatę i zobaczcie, jak mocno te włókna już są naprężone. A teraz dodajmy jeszcze ten ruch właśnie i zobaczcie, jak duży stretch reflex właśnie w tym mięśniu jesteśmy w stanie wygenerować, jak mocno jest on rozciągnięty przy tylko cofniętych łopatkach. I oczywiście trzymając je cały ruch, zabezpieczamy cały ten kompleks barkowy, staw ramienny. Wszystko jest w bezpiecznej pozycji, tak żeby żadne struktury nie ocierały się o siebie i nie powodowały kontuzji. Dodatkowo, i tego już niestety na Wiktorze nie pokażemy, ale kiedy ściągamy łopaty, to oczywiście unoszą się nam żebra. Czyli jeśli początkowa pozycja jest taka, no właśnie, on tutaj jest bardzo sztywny chłopak w kręgosłupie, ale żebra poszłyby do góry i te włókna, które wcześniej były pod takim kątem powiedzmy 30 stopni, kiedy nasze żebra się uniosą, to zobaczcie, że kąt tych włókien również się unosi i robi się takie powiedzmy 45 stopni, nawet 60. To już wszystko zależy od kształtu klatki piersiowej i to pokażemy na Szmeksym i na Roberciku, jak to fajnie wygląda. W każdym razie nie dość, że poprawiamy moment mięśniowy samych mięśni klatki, to jeszcze zmienia się w ogóle cała biomechanika tutaj całego tego torsu i właśnie przez to, że te włókna zaczynają. Może pokażemy Wiktora w ten sposób. Ok. To będzie wektor tych włókien. Jeśli teraz mamy nieściągnięte łopatki i tutaj jest takie 30 stopni, nagle ściągamy łopaty, żebra się nam unoszą. Powiedzmy, że robi się coś takiego. Ok. W tym momencie bez ściągniętych łopat wektor jest tutaj. W tą stronę nasze włókna ciągną kość ramienną. Kiedy ściągamy łopatę i unosimy żebra, nasze włókna ciągną w tą stronę. Czyli widzicie, że dokładnie w tą stronę, gdzie wyciskamy, bo oczywiście wyciskamy pionowo w górę. Ok? Hop. Dokładnie tutaj można powiedzieć, że pokrywa się z wektorem naszych włókien teraz kość ramienna. Czyli to będzie dużo lepsza mechanicznie pozycja do wyciskania. I tutaj, skoro już o tym ułożeniu, o tym wektorze włókien klatki, to może zaczniemy tak płynnie przechodzić do kolejnego punktu i właśnie powiemy, że płaska klatka, gdzie te wektory włókien będą bardzo poziome, takie klatki będą lubiły szerokie wyciskania, bo będą bardzo mocno z zewnątrz przywodziły ramię do środka, bo kierują. Nie spadnij, mordo, nie spadnij, tu cię przytrzymam. Ok? Te włókna będą kierowały nas tak, czyli właśnie szerokie wyciskanie
i mocne przywodzenie tej kości ramiennej. I również oczywiście wszystkie rozpiętkowe ruchy będą lubiły klatki płaskie. A teraz jeśli mamy gruby tors i naprawdę wysoko te żebra się kończą, to wąskie wyciskania będą tutaj dużo fajniejsze, bo te wektory będą, zdarza się, że nawet aż takie, ok? Czyli właśnie wąskie ustawienie ramion, łokcie blisko tułowia i w ten sposób według tych włókien dużo lepiej będą one aktywowane niż gdybyśmy właśnie robili szeroko, co również też wiąże się z tym, że kiedy wyciskamy szeroko, mamy ograniczony, no to już pokażemy też na Wiktorze bokiem, hop, ładź się mordo, ok, wyciskamy szeroko i mamy bardzo ograniczony przez żebra ruch, bo oczywiście mamy sztangę w ramionach i żebra są momentem, gdzie kończymy ten ruch, także kolejny raz, jeśli jest gruby tors, gruba klatka piersiowa, to przy szerokim chwycie, tak jak zobaczycie tutaj, załóżmy, że te żebra się kończą tu, ten łokieć bardzo wysoko będzie kończył, więc zakres ruchu dla klatki piersiowej jest bardzo malutki. Dodajmy do tego to, że te włókna ciągną nam kość ramienną w górę, no i tutaj mało co się dzieje, mało co się dzieje. Natomiast właśnie przy grubej klatce piersiowej, jeśli byśmy schodzili wąziutko, to ten łokieć dużo niżej zejdzie, więc będzie dużo większa praca klatki, dużo większy zakres ruchu dla tej klatki i tak jak mówiłem wcześniej, według tych włókien będziemy prostować kość ramienną dużo efektywniej niż gdyby to było szerzej, z dużo krótszym zakresem i bardziej z ruchem dla właśnie płaskiej klatki, gdzie te włókna ciągnęłyby w stronę mostka. No i też oczywiście właśnie na ekranie macie pokazany przykład, jak szmeksy różni się od Robercika pod tym względem. Robercik bardzo dobrze będzie znosił właśnie takie szerokie chwyty. No szmeksy zdecydowanie jest właśnie tym przykładem, gdzie wąski chwyt i te włókna takie bardzo spionizowane będą dużo lepiej aktywowały pracę klatki przy wąskim chwycie. Tak mówię, biomechanika tego, co jest pod spodem, dużo bardziej wyznacza, które ćwiczenie będzie dobre dla nas, a nie sam mięsień, tylko właśnie to, co dzieje się dookoła niego, jak on się układa na naszym ciele. Czemu wyciskanie na skosie dolnym, na skosie ujemnym, będzie lepsze niż wyciskanie na skosie poziomym? Teraz na ekranie widzicie zdjęcie, gdzie jest pokazane, jak mało włókien jest takich poziomych. Oczywiście klatka składa się z tych górnych i dolnych włókien, czyli tych mostkowo-żebrowych, ale na mostku mimo wszystko tak naprawdę około 15-20% tych włókien tylko ciągnie poziomo. Czyli czysto specyficznie, jeśli chodzi o wyciskanie na poziomej, bardzo mała część włókien tej klatki będzie pod idealnym kątem, żeby wykonywać ten ruch. Dlatego też mówi się, że wyciskanie na poziomej nie jest ćwiczeniem na klatę. No i oczywiście z tym nie do końca się zgodzę, bo współpracując górne włókna z dolnymi również ciągną tą kość ramienną przy wyciskaniu, ale nie jest to tak efektywne, jak podzielić na wyciskanie na skosie dodatnim i skosie ujemnym, bo naprawdę bardzo szeroki wachlarz włókien ciągnie właśnie pod takim kątem 15-20 stopni głową w dół. Czyli to byłby idealny kąt do wyciskania, jeśli chodzi o wyciskanie na klatkę. No i takim idealnym ćwiczeniem, gdyby nie sama egzekucja tego ćwiczenia, czyli problem z ustawianiem się i problem z przeniesieniem w ogóle tych hantli, no z wystartowaniem z tym ćwiczeniem, byłoby wyciskanie hantli na skosie dolnym. Oczywiście jeśli mamy dwóch trening partnerów, to super, po prostu ustawmy się w pozycji, wtedy podaliby nam do rąk hantle i jest bardzo ok. No, jeśli by samemu robić jakimiś 50-kilogramowymi hantlami na skosie ujemnym, no to naprawdę ciężka sprawa, żeby tam się ulokować na tej ławce, zarzucić sobie na kolana i powoli się opuścić.
No, zdecydowanie niebezpieczna sprawa. W każdym razie, jeśli chodzi o aktywację i takie idealne ćwiczenie na klatkę piersiową, to myślę, że właśnie to wyciskanie głową w dół, minus 15-20 stopni, i do tego dorzucić jakieś wyciskanie na skosie, i tak naprawdę myślę, że mamy załatwione wszystko. Jeśli oczywiście robimy jakiś ruch przywodzenia ramion poziomych, tak, bo tam będziemy te naprawdę poziome włókna aktywować również w 100%. Też właśnie gdybyśmy wzięli na przykład znowu takie torsy jak szmeksy, czyli bardzo grube żebra ustawione bardzo wysoko, to gdyby go wrzucić właśnie na takie wyciskanie na skosie ujemnym sztangą, to zdecydowanie będzie dla niego ćwiczeniem na triceps. Nie byłoby dużego zakresu ruchu tutaj właśnie łokciem poniżej tułowia. Ok, przechodzimy w takim razie do rozpracowania tych rozpiętek z dołu wyciągu. Tutaj macie pokazaną właśnie na ekranie teraz wersję, którą często widujemy na siłowniach. I widać tam, że przy bardzo pionowym wektorze unosimy to ramię do góry. Ok? I spoko, jak najbardziej będzie tu aktywowana klatka, która ma takie wektory, ale mamy też wektor mięśnia ramiennego, naramiennego, przedniego aktonu, i on zdecydowanie lepiej będzie reagował na takie rozpiętki na wyciągu dolnym, bo po prostu bardziej się to pokrywa z jego wektorem włókien, tak? Jeśli to wygląda jakoś tak, no to tak jak widzicie, dużo bardziej to pasuje do tego, niż by pasowało do tego. Ok? Natomiast taka moja propozycja tego ćwiczenia to jest po prostu wykonywać to na kolanach. I dzięki temu, jasne, będzie to z dołu, ale będzie to pod dużo lepszym kątem, bo będzie to wyglądało wtedy mniej więcej w ten sposób. Ok? No i wtedy założymy górę klaty Wiktorowi. Hop. No i wtedy dużo bardziej się ten ruch będzie pokrywał właśnie z tymi włóknami góry klatki. Także jeśli już robić na wyciągu dolnym, to zdecydowanie albo na kolanach, albo na przykład na siedząco, jakoś na ławce, albo po prostu, jeśli macie regulowane wyciągi, to zaczepić mniej więcej na wysokości właśnie tych dolnych kątów żeber. To taka moja propozycja, jeśli chodzi o dolny wyciąg. No i dobra, znowu jesteśmy z wykresem kątowo-momentowym. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi kompletnie, to polecam sprawdzić anatomię bicepsów. Tam bardzo mocno opisałem, o co tu dokładnie chodzi. W każdym razie zajmujemy się tym, w jakim momencie ruchu jest największy moment mięśniowy, czyli w jakim momencie ruchu najbardziej pracuje mięsień w danym ćwiczeniu. I okej, pokażę. Oczywiście w tym punkcie chcę dokładnie wytłumaczyć ćwiczenie, które pokazywałem z Adrianem Anzorgę i generalnie chłopakom przepisywałem w planach, gdzie te klatki były mocno do poprawienia. Czyli dzisiaj przerobimy, to będzie mój wskaźnik, dzisiaj przerabiamy wyciskanie, rozpiętki i spiętki. Spiętki to właśnie będzie to ćwiczenie na wyciągu, gdzie robimy taki półruch tej rozpiętki całej. I dokładnie Wam teraz wytłumaczę, czemu spiętki są dużo lepsze i na słabe klatki, i ogólnie jako uzupełnienie ćwiczenia, którym jest wyciskanie. Ogólnie to przerobimy 4 ćwiczenia tak naprawdę. Teraz uświadomiłem, jeszcze będzie butterfly. Ok, każdy zna butterfly. Rzucę też na ekran tego butterflya, dogram specjalnie dla Was. Ok, zmieniliśmy kąty względem tego, co było przy bicepsie, i jeszcze raz pomęczymy Wiktora, bo na nim będzie to fajnie widać. Mamy 0 stopni i przez 0 stopni będziemy rozumieć tą pozycję. 45 stopni i 90 stopni to uznamy taką pozycję ramienia. Ok?
Dobra. W takim razie najpierw zajmiemy się wyciskaniem. Przy wyciskaniu przy 90 stopniach, czyli kiedy ramię mamy najbardziej odwiedzione, oczywiście będzie największy moment mięśniowy, czyli jesteśmy tu. Kiedy jest 45 stopni, zaczynamy bardzo mocno tracić to napięcie mięśniowe. Dajmy na to, że w momencie 45 stopni będzie średni moment mięśniowy. Kiedy jesteśmy u góry, to oczywiście działa grawitacja, czyli wektor jest zupełnie przeciwny do tego, gdzie wyciskaliśmy ciężar. Kompletnie tracimy napięcie, bo moment mięśniowy zwiększa się wraz z odejściem od pozycji pionowej przy wolnych ciężarach. Czyli kiedy jesteśmy przy 0 stopniach, przy 0 stopniach, mamy zerowy moment mięśniowy. Tak wyglądałoby wyciskanie. Następnie przejrzymy się rozpiętkom. Jeśli chodzi o rozpiętki, największy moment mięśniowy znowu jest, kiedy mamy ręce rozłożone najmocniej. Rozpiętki zrobimy na niebiesko. Hop. Czyli znowu obok tego. Kiedy jest 45 stopni, znowu jest średnio. OK. No i kiedy jesteśmy u góry, oczywiście nie ma żadnej siły, która nas ciągnie na boki, bo również jest tutaj grawitacja, przeciwko której działamy. Znowu przy 0 stopniach mamy zerowy moment mięśniowy. OK. Czyli tak jak widzicie, można powiedzieć, że to jest kompletnie to samo ćwiczenie, jeśli chodzi o mięsień piersiowy. Nie różni się kompletnie niczym, jeśli chodzi o kąt, w którym dużo mocniej pracujemy. Także jeśli uzupełniać rozpiętkami wyciskanie, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tylko i wyłącznie zwiększamy tutaj stres metaboliczny, tak, więcej uszkodzeń mięśni możemy spowodować. Po prostu większa objętość tego samego, co się działo wcześniej, bez obciążania tricepsów, bez tak dużego obciążania przedniego aktonu mięśnia naramiennego, ale nie różni się to kompletnie niczym. Także nie ma tu jakiegoś wielkiego benefitu z tego. OK, chyba czarnym flamastrem to zrobimy. Następnie zwróćmy uwagę na spiętki. To będzie trzecie ćwiczenie, które przerabiamy. Przy spiętkach stajemy tak, żeby w momencie, kiedy mamy ramiona tutaj, była siła działająca kompletnie przeciwnie, OK? Jeśli mamy ramię tutaj wyprostowane, OK, to wyciąg ciągnie nas o tam, OK? Czyli w momencie największego skurczu, kiedy tutaj mamy bardzo skróconą klatkę, jesteśmy 90 stopni kompletnie prostopadle do punktu, który zmienia nam grawitację. Okay? Wyciąg sprawia to, że nie grawitacja już jest kierunkiem wektoru, z którym walczymy, tylko miejsce na wyciągu. I właśnie dzięki takiemu zabiegowi w spiętkach w momencie 0 stopni mamy największy moment mięśniowy. OK, dokładnie w tym miejscu mamy największe napięcie tego mięśnia. Kiedy wracamy przy 45 stopniach, już jest bardzo małe, jeśli robimy te prawdziwe spiętki, ale dajmy na to, że średnie na potrzeby filmu, to co było przy bicepsach. OK, czyli przy 45 stopniach w spiętkach zaczynamy powoli tracić napięcie. Kiedy jest 90 stopni, to tak naprawdę już zaczęlibyśmy w spiętkach pracować tylnym aktonem barku i generalnie plecami, bo tak się ustawiamy przy tym ćwiczeniu, ale zaznaczamy 0, także tak wyglądałaby linia poprowadzona spiętek na tym wykresie. Tak jak widzicie, kompletne przeciwieństwo wyciskania, idealne uzupełnienie właśnie wyciskań, jeśli chcemy poprawić klatkę, która byłaby naszym słabym punktem. Dlatego uważam je za idealne ćwiczenie dla osób, które zdecydowanie potrzebują poprawy tej partii. Nie wyobrażam sobie lepszego ćwiczenia właśnie uzupełniającego. OK, butterfly zaznaczymy ponownie na zielono, bo zgubiłem gdzieś czerwony
marker na tablicy. Załóżmy, że mamy dzień, w którym nie robimy kompletnie żadnych wyciskań, a chcemy pracować nad klatką piersiową. Butterfly będzie wtedy idealną opcją. Już tłumaczę czemu. Przy Butterfly to jest ćwiczenie izotoniczne. W każdym momencie ruchu mamy cały czas takie samo napięcie, ponieważ wektor ciężaru, który jest prostopadły do naszego ramienia, okay, porusza się cały czas z naszym ramieniem. Tu będzie wektor, tu będzie nasze ramię, to będzie wektor siły, którą musimy oporować. Okay? Kiedy mamy 90 stopni, ten wektor jest prostopadły do naszego ramienia. Kiedy przesuwamy, cały czas jest prostopadły. Przy 45 stopniach, przy 0 stopniach, 60, 75, przez cały zakres ruchu mamy taki sam wektor siły. Czyli oznacza to, że skoro cały czas jest prostopadły, to zarówno przy 0 stopniach, przy 45 stopniach i przy 90 stopniach będziemy mieli cały czas maksymalny moment mięśniowy. To pokazuje, dlaczego ćwiczenie butterfly, czy jakiekolwiek inne, gdzie po prostu na maszynie wykonujemy to ćwiczenie, będzie fajną opcją, żeby to robić w dzień bez wyciskań. Ok, mam nadzieję, że wszystko miało sens. Mam nadzieję, że znów, tak jak zwykle w tej serii, wszystko Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, liczę na łapy w górę. Oczywiście w planach są barki i plecy jak najbardziej jako kolejne, ale na dzisiaj już tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy się podobało. I na razie. Ja pierdolę.